Od dziś obowiązuje ustawa o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu. Do zadań funduszu należą dwie główne kwestie. Po pierwsze, sprzyjanie wzrostowi produkcji tych artykułów rynkowych, których brak jest szczególnie dotkliwy, a można go zlikwidować przy pomocy stosunkowo niewielkich i szybko zwrotnych nakładów finansowych. Po drugie, chodzi o wspomaganie wszelkich inicjatyw, czy to państwowych, czy prywatnych, zmierzających do osłabienia pozycji obecnych monopolistów, zwłaszcza w handlu i usługach. Są już pierwsze propozycje. Zgłosili się m.in. producenci ziemniaków, którzy zaproponowali usunięcie w szybkim czasie dotkliwego niedoboru tak prozaicznego artykułu, jakim jest mączka ziemniaczana. Artykuł prozaiczny, ale brak, trzeba powiedzieć, żenujący w kraju kartoflem słynącym. Są także inne propozycje dotyczące wzrostu konkurencyjności na rynku. Trzeba ponadto powiedzieć, że decyzje fundusz podejmuje samodzielnie, a kontrolowane są one przez Radę Nadzorczą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Federacji Konsumentów. Nie ma tu zatem miejsca na dowolność. I wreszcie sprawa końcowa, istotna. Fundusz nie rozwiąże problemów rynkowych. Może w tym jedynie pomóc.